Hej, cześć moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym materiale sponsorowanym na tym kanale, w kolejnym odcinku z gry Shakes and Fidget. Na samym wstępie z góry dziękuję każdej osobie, która już w tym momencie zostawi pod tym filmem pozytywną ocenę. Zawsze o tym mówię, ale aktywność pod materiałami sponsorowanymi jest niezwykle ważna. Także z góry dziękuję każdej osobie, która nawet jak nie obejrzy całego filmu. To chociaż zostawi tę pozytywną ocenę, czy też komentarz, jest to forma wsparcia mojego kanału. Ja Wam dzisiaj pokażę moją postać na nowo powstałym serwerze EU4. Jeżeli Wy macie ochotę zagrać ze mną, to zapraszam na serwer EU4 albo W59, tam aktualnie gram najwięcej na tych dwóch serwerach. Link do rejestracji znajdziecie w opisie. Gierka jest darmowa, można grać na Steamie, telefonie, przeglądarce, także myślę, że warto dać szansę. Nie przedłużam, przejdźmy sobie do gry. Okej, okay, słuchajcie, jesteśmy już w grze, eee, aktualnie na mojej postaci na serwerze europejskim czwartym. Serwer świeżo wystartował, mam poziom 40, zdecydowałem się grać berserkiem, berserkerem, zwał jak zwał, to jest chyba berserker, tak bym powiedział, chociaż tu jest napisane berserk. Eee, jest to chyba jedna z najprzyjemniejszych klas, moim zdaniem. Zresztą bardzo dużo osób, na przykład jak sobie na topkę zobaczycie, to prawdopodobnie bardzo dużo osób gra właśnie berserkiem, bo nim się dosyć, no w sumie nie aż tak dużo. Mamy tutaj, czekajcie, to jest zwiadowca? Czym się różni na od tej, nie mam pojęcia. Aha, dobra, wiem, to jest e, łowca demonów chyba. To jest e, zwiadowca normalnie, tak? Tak, tak, tak. A to jest chyba łowca demonów, albo na odwrót? Nie, to jest zwiadowca, to jest łowca demonów. Tak mi się wydaje. Nie jestem pewien. No w każdym razie nie jest wcale tak dużo berserków. Jest, widzę, sporo. Nie, no to pewnie jest zwiadowca. Na ten moment nie mam pojęcia, tak Wam powiem szczerze, jeśli chodzi o. O tej ikony ja bym powiedział, że to jest łowca demonów, a to jest zwiadowca, ale nie jestem teraz pewien. No nieważne, to nie jest jakoś super, super istotne. E, tak jak mówię, mam na ten moment 40 poziom, e, jakoś specjalnie nie, nie tryhardowałem. Mamy parę rzeczy dzisiaj do, do zrobienia. Na pewno być może uda mi się przeklikać jakieś lochy, mam nadzieję. Tutaj mam dwóch przeciwników, sukuba bezwstydnego. Proszę bardzo, mówisz, masz odrażający demon, 66 poziom, więc być może lepiej mi przejść na wilka. O, tu, tu zostaje mu tylko 32 tysiące HP, więc jest szansa, okej, okay, raz zostało mu 32 tysiące HP. Jest szansa, że uda mi się coś z tym faktem zrobić. Natomiast może poszukajmy sobie trochę jakichś nowych klejnotów, bo w sumie mam dużo klejnotów takich byle jakich. Wsadzałem byle jakie klejnoty, zaraz wam pokażę, tu mam sporo pod szczęście. No dodają też mało, bo po 18 ale tutaj mam teraz lepsze, że dodają, o proszę, 35, to już nie ma tego złego, te dwa klejnoty oczywiście do sprzedania, zręczność oraz inteligencja to nie są cechy, które interesują e, Berserka, natomiast muszę się rozejrzeć, bo być może, no właśnie, zobaczcie, wytrzymałość 70%, a mam aktualnie buty, które dodają 44 siły, czyli tutaj nawet mógłbym kupić te buty, dodać sobie 70 wytrzymałości i klejnot pod siłę. I zobaczcie, teraz mam 34 siły, czyli jestem stratny tylko 10 siły, a zyskuję 70 wytrzymałości na tym. Na tym biznesie, okej, okay, nie mam za dużo golda, to też trzeba, trzeba uwzględnić, jeśli chodzi o zadania, to bierzemy zawsze te, które dają najwięcej expa w stosunku do długości, czyli możliwe. najlepiej, żeby zadanie było możliwe jak najkrótsze i dawało jak najwięcej expa, okej, okay, o widzę, że dzisiaj nie, nie wypiłem w ogóle żadnych kufelków, więc mogę na spokojnie sobie tutaj podbić co nieco. Poziomu ukarczmarza i oczywiście przy okazji zdobyć trochę golda. Zobaczmy, czekajcie. OK, mogę jeszcze zakręcić 10 razy kołem, to sobie zakręcimy. Tu też bardzo dużo golda często można zdobyć. No i zobaczmy, inteligencja, wytrzymałość to zbroja, taka sobie, zręczność wytrzymałość takie sobie. Pasek pod inteligencję, również taki sobie. Szczególnie dla. Berserkera, natomiast zobaczcie, tutaj hełm Nie dość, że do dodaje więcej pancerza niż ten, który mam aktualnie To przy okazji e, ma miejsce na klejnot I dodaje więcej siły I to znacznie więcej, bo ten, który mam aktualnie w ogóle dodaje siły i zręczności Więc absolutnie czegoś takiego nie potrzebujemy Natomiast czekajcie, zakręcimy sobie kołem Znaczy nie zakręcimy kołem, tylko poszukamy klejnotów Jeszcze Trochę mam mało Okej, okay. w sumie sporo nam pod siłę wypadło. To nas oczywiście bardzo, bardzo cieszy. Także damy możliwie najlepszy, jaki mam. To wrzucimy pod siłę. Tutaj jakieś gorsze, taki plus 22 to nie jest jakoś mega dużo. Mógłbym wrzucić, chociaż ciekawe, bo pewnie pierścień też mógłbym zmienić na jakiś znacznie, znacznie lepszy. Zaraz sobie zobaczymy, w sumie. E, nasz szyjnik 79 siły. Natomiast nie ma miejsca na klejnot, a ten, który mam aktualnie, ma, więc raczej nie będziemy wymieniali. No, eliksir pod siłę sobie kupię. Yy, przydałby mi się też pod wytrzymałość, bo za 70, za 27 godzin, znaczy się mi się kończy. Nie wiem dlaczego powiedziałem 70. Ogólnie początki serwerów często takie są, że wszystkiego praktycznie brakuje. Eliksirów. Wiecie, no, wszystkiego po prostu. Także gdzieś tam trzeba, trzeba to mieć na uwadze. Ciężkie są przez to początki. Ja pamiętam, ja zawsze lubiłem grać początki, ale już teraz tyle tych. Yy, Tyle tych początków w się zagrałem, że po prostu za każdym razem wiecie: jak sobie wchodzę na, na tą moją postać z 300, z 300- którymś poziomem, to od razu mam, wiecie, mogę odetchnąć. Mam coś takiego, że mogę odetchnąć. Dobra, siła. Wymieniamy siłę za wytrzymałość. Nie wymieniamy, bo nie mam golda. Spoko. Spróbujemy w takim razie poradzić sobie z tym wilkiem. Tak, jak myślałem, że teraz pójdzie bez problemu, e, ponieważ, ponieważ e, od momentu, kiedy ostatnim razem z nim walczyłem, to trochę rzeczy wymieniłem i damy tutaj, e, no nie, no, damy jakiś lepszy, nie musi być ten najgorszy, który mam. Te dwa sobie sprzedamy: zręczność, inteligencja, nam jak najbardziej potrzebne nie są. E, Zobaczmy, tutaj odrażający demon, nie za bardzo, natomiast z rozbójnikiem może będziemy mieli szansę 22 tysiące, okej, okay, ładnie, myślałem, że trochę dłużej nam zejdzie, natomiast udało się zrobić całkiem szybko, po czwara z tego, co pamiętam, jest ciężka do pokonania, 76 level, no, to jest też taka klasa postaci, że, o, 7 tysięcy HP zostało, to myślę, że mogę spróbować tu przeklikać, może się uda, okej, okay, udało się, fajnie, 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 udało nam się, o, piekielna bestia, o, tutaj... To z, z nią nam trochę łatwiej idzie, z piekielną bestią, bo ona jest. Ym, to jest inna klasa to jest wojownik, a tutaj mamy zwiadowcę. O, proszę, to już tajemnica. No. Tak, tak, tak. Tu mamy wojownika i z wojownikiem nam idzie znacznie łatwiej niż ze zwiadowcą, bo zwiadowca dużo unika, więc to jest gdzieś tam duży problem. Dobra, zobaczmy, co my ewentualnie moglibyśmy zmienić, żeby sobie poradzić e, z, tym, z tym, tutaj, naszym nowym. Okej, okay, broń, możemy mieć dużo, dużo wyższe obrażenia, czyli naszym celem teraz, tak naprawdę, powinno być znalezienie broni. Optymalnie byłoby znaleźć broń, która dodaje, um, która zadaje właśnie 70, znaczy tam 80 parę, tak, obrażeń i ma miejsce na klejnot. To może być trudne, ale może, może nam się uda. 86, no kursy fajne, ale. Mmm... Może szybciej pierścień bym wymienił, właśnie, wiecie? Chyba łatwiej nam by było pierścień wymienić. Nie sprawdziłem tam jednego. Na pewno tak. Musi być pierścień z miejscem na klejnot od razu. O. Tego akurat potrzebujemy. Mógłbym też po prostu podnieść statystyki, to też nie jest takie głupie. Okej, okay, 65 siły. To chcemy. Po prostu mogę dodać tu ewentualnie klejnot pod wytrzymałość. Wprawdzie na razie żadnego nie mam, ale może zaraz uda nam się jakiś znaleźć. Klejnot pod wytrzymałość i powinienem być w miarę. No, dobra, mamy. O, pod wytrzymałość i to 35 spoko. To może być. E, natomiast pierścień, no chciałbym, bo wydaje mi się, że mogę mieć pierścień, który dodaje, no właśnie, o, o 20 więcej tej statystyki i jeszcze ma miejsce na klejnot, którą. Widzicie, ten dodaje mi 44 wytrzymałości, a wydaje mi się, że mogę znaleźć taki pierścień, który dodaje tej wytrzymałości 60. Więc no, wydaje mi się, że na pewno dobrze by było się za takim właśnie pierścieniem rozejrzeć. Siła 42, ale zobaczcie, tu mamy jeszcze szczęście, a w tym aktualnym nie mamy. Natomiast oczywiście szczęście nie jest aż tak istotne, chociaż mogę je trochę podbić, bo jest całkiem tanie w tym momencie. Siła, wytrzymałość, to byłby bardzo dobry pierścień. On dalej wydaje mi się lepszy. Nawet bez miejsca na klejnot wydaje mi się lepszy. Dobra, zobaczmy, jak nam teraz pójdzie. Tutaj, z piekielną bestią. Jak nam będzie szło? No, jak na moje, to póki co nie ma szans. Także bardzo, bardzo ciężko będzie nam, wydaje mi się, tutaj ruszyć cokolwiek w tym momencie. Mógłbym, no przecież, mogę wyklikać karczmy. Zawsze, jak jest taki moment, że ut utkniecie w, jakimś, w, jakiejś, w jakiejś sytuacji, to oproszę, pyk. I mamy klucz do nowych lochów. Super, 52 poziom to powinienem bez problemu sobie poradzić, z szarnobrodym również. Dzięki temu wbiliśmy w tym momencie dużo poziomów, o nie, mam miejsca w torbie. W tym momencie dzięki temu wbiliśmy całkiem sporo poziomów, co oznacza, że możemy e, znowu zacząć szukać itemów i prawdopodobnie znajdziemy jakieś znacznie, znacznie lepsze itemy, przykładowo broń, wreszcie. Zobaczcie, 86. To już jest lepsza niż ta, którą ja mam. Natomiast e, myślę, że możemy znaleźć jeszcze coś fajniejszego. To byłoby super. 96, ale ten dodaje zręczności. Siła wytrzymałość i 86. Dobra, czekajcie, bo skoro są takie dobre przedmioty. O, 82, ale on nie jest aż taki dobry. Widzę, że jest lepszy od tego, który ja mam, ale widzę, że trafiają się lepsze jeszcze. Siła wytrzymałość 80. 88. Siła, inteligencja. No, kto robi takie takie perfidne itemy, nie? Bo generalnie broń jest praktycznie najważniejsza. Broń jest praktycznie najważniejsza. Także, jeżeli uda nam się broń znaleźć z lepszymi statystykami, to powinno być w porządku. 88. Siła, wytrzymałość. 82. No, fajne, ale ja bym chciał jeszcze z miejscem na klejnot, najlepiej, nie? Dobra, wziąłem na razie taki młotek, bez miejsca na klejnot, ale dalej zobaczcie, o tysiąc mi wzrastają obrażenia, więc dalej to sobie zatrzymamy, ale ciężko, ciężko, tak naprawdę moje powinienem szukać po prostu broni takiej jak ten młotek z miejscem na klejnot, to by było zdecydowanie najlepsze, natomiast wydaje mi się, że i tak to im powinno całkiem sporo zmienić, nawet jeżeli tego nie mogę pokonać, to aligatora powinienem prędzej czy później pokonać, tak mi się wydaje, okej. Okay. Znalazłem coś, co może być lepsze. Dodaję trochę mniej tej bazowej statystyki. Zobaczcie, teraz spadają mi obrażenia, natomiast jeżeli wsadzę tutaj klejnot, to różnica powinna być. Aha, jest na niekorzyść. A to ciekawe, bo mam więcej siły. Ale to ma na tyle wyższe obrażenia, widocznie, że rekompensuje. No. Ciężko z tym aligatorem, powiem wam teraz. Nie mówię, że to jest nie do zrobienia, ale bardzo, bardzo ciężko to idzie, tak możecie zresztą zobaczyć. Także no wydaje mi się, że chyba jednak chyba jednak tego nie ruszymy w tym odcinku. Natomiast mogę sobie no właśnie już sobie nie mogę poćwiczyć. Bo już nie mam tyle golda. Spróbuję jeszcze trochę tą piekielną bestię przeklikać, ale wydaje mi się, że ciężko, ciężko to idzie. No nie, nie zrobimy go chyba. W tym odcinku. Wyklikałem całą awanturniczość do końca, znaczy prędzej pokonałbym tego aligatora, ale no dalej, dalej nie. Nie jestem w stanie go na ten moment pokonać. Pewnie mógłbym jeszcze pozmieniać, oczywiście. Zbroja na przykład mogłaby zostać zmieniona na jakąś taką z miejscem na klejnot. Yy, widzę już na przykład, że trafiam czasami, że coś ma 80 statystyk, więc. Prawdopodobnie jestem w stanie trafić taką zbroję zwarcia. Ten młotek ma 90 obrażeń, tylko statystyki nie takie. Natomiast, wydaje mi się, że jakbym tu trochę przeklikał, to na pewno znalazłbym te przedmioty. Natomiast też uważam, że nie ma sensu się aż tak pocić na ten moment. Także słuchajcie, jeżeli chodzi o ten odcinek, to z mojej strony to by było na tyle, jakby. Postępy tej postaci, o proszę, o 800 miejsc praktycznie, czy o 700 wskoczyliśmy, coś takiego. Postępy tej postaci będziecie mogli na pewno śledzić na kolejnych odcinkach, ponieważ ja nią będę. O, teraz jeszcze, jeszcze sobie podskoczyłem. Ja nią będę jak najbardziej grał, także zarówno e, ta postać, jak i postać serwera W59, ta z 300 poziomem, na odcinkach pojawiać się będą. Ode mnie to tyle. Życzę Wam miłego dnia. Do usłyszenia, do zobaczenia na kolejnych filmach. Link do Shakes and Fidget, jeżeli macie ochotę spróbować, macie w opisie. Nie przedłużam, yy, znaczy nie przedłużam, no kończę, kończę odcinek. Do następnego. Cześć.